Zadanie 25, pytanie drugie. W zadaniu 25 mamy dane sześciokąt foremny ABCDEF o polu równym 6 pierwiastków kwadratowych z 3, tak jak tutaj jest podane na rysunku, przy czym tutaj te czarne przekątne ja dorysowałam na potrzeby odpowiedzi na pytanie pierwsze związane z tym zadaniem. Teraz zajmujemy się pytaniem drugim. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Długość odcinka AE jest równa. No i teraz popatrzmy, odcinek AE to jest tutaj ten odcinek, czyli jest to jedna z przeprostokątnych tego trójkąta. I na potrzeby tego rozwiązania my sobie zaznaczmy, że bok naszego sześciokąta foremnego, on będzie oznaczony literką A. No i teraz, aby odpowiedzieć na pytanie tutaj postawione w zadaniu 25.2, to my w pierwszej kolejności wyznaczymy sobie długość boku sześciokąta. I teraz, jeżeli będziemy chcieli wyznaczyć, czy jeżeli byśmy chcieli wyznaczyć pole takiego sześciokąta, to oznacza, że sześciokrotnie musimy pomnożyć pole takiego jednego trójkąta, no bo popatrzmy, jak ja tutaj poprowadziłam takie przekątne, czyli przekątna AD, przekątna FC oraz przekątna, która już była dana w zadaniu, czyli przekątna BF, to te przekątne podzieliły cały sześciokąt foremny na sześć trójkątów prostokątnych, nie prostokątnych, tylko oczywiście sześć trójkątów równobocznych. Dlatego pole całego sześciokąta foremnego to jest 6 razy pole powierzchni takiego trójkąta równobocznego, czyli 6 razy a kwadrat razy pierwiastek kwadratowy z 3 nad 4. My wiemy z treści zadania, że pole całej tej figury, czyli całego sześciokąta, jest równe 6 pierwiastków kwadratowych z 3. Czyli ja po prostu tutaj podstawiłam pole, wartość pola sześciokąta i to się równa. I teraz tutaj możemy w tym miejscu dokonać skrócenia. Czyli możemy podzielić na 2, w związku z powyższym tu zostaje 2, a tu zostaje 3. Czyli 6 pierwiastków kwadratowych z 3 jest równe 3 razy a do potęgi drugiej pierwiastków kwadratowych z 3 nad 2. Możemy to również zapisać w następujący sposób. Ja już to może przeniosę w to miejsce. Otóż możemy zapisać, że 6 pierwiastków kwadratowych z 3 jest równe 3 razy a do potęgi drugiej razy pierwiastek kwadratowy z 3 nad 2. I teraz możemy obustronnie pomnożyć całe to równanie przez 2, czyli przez wartość, która stoi w mianowniku, dzięki czemu uzyskujemy tutaj 12 pierwiastków kwadratowych z 3, które jest równe 3 a do potęgi drugiej razy pierwiastek kwadratowy z 3. Ja teraz równanie to zamieniam stronami, uzyskując 3a kwadrat pierwiastka kwadratowego z 3 równe 12 pierwiastków kwadratowych z 3. Najpierw podzielam całe równanie przez 3 po to, żeby się tutaj pozbyć tej trójki, dzięki czemu uzyskujemy tutaj a kwadrat razy pierwiastek kwadratowy z 3 dzielone na 4 pierwiastki kwadratowe z 3 i teraz dzielę jeszcze przez pierwiastek kwadratowy z 3, dzięki czemu wiemy, że a kwadrat jest równe 4. I teraz to równanie, które tutaj uzyskaliśmy, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby muszą podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać 4. Mamy dwie takie liczby. Pierwszą z nich jest liczba minus 2, natomiast drugą z nich jest liczba plus 2. Ale z racji tego, że my rozmawiamy o geometrii płaskiej, no to wiemy, że bok nie może być wartością mniejszą od 0, czyli a równe minus 2 musimy wykluczyć i będziemy brali pod uwagę tylko liczba 2. To oznacza, że bok tego sześciokąta foremnego ma długość 2. I teraz w kolejnym kroku popatrzmy na to. Otóż przypomnijmy sobie, że ten trójkąt jest trójkątem równobocznym oraz ten trójkąt również jest trójkątem równobocznym. To znaczy, że my tutaj w tym miejscu mamy wysokość trójkąta tego tutaj, tego małego i to samo dzieje się w tym miejscu, czyli tutaj również będziemy mieli wysokość. Ja to może zaznaczę troszeczkę czytelniej w ten sposób.
Z tego z kolei wynika fakt, że odcinek AF to jest nic innego jak dwukrotność wysokości. To znaczy, że my teraz możemy policzyć, czy powinniśmy policzyć, wysokość trójkąta równobocznego o boku A. Natomiast w trójkącie równobocznym, jeżeli chcemy wyznaczyć wysokość takiego trójkąta, to możemy skorzystać z następującego wzoru, który znajduje się w tablicach maturalnych. I skoro wiemy, że A jest równe liczbie 2, to znaczy, że wysokość to są dwa pierwiastki kwadratowe z 3 nad 2, czyli wysokość jest równa pierwiastek kwadratowy z 3. Więc jeżeli teraz ten pierwiastek kwadratowy z 3 postawimy tutaj, to będziemy w stanie wyznaczyć długość odcinka AF i to będą dwa pierwiastki kwadratowe z 3, czyli będzie to odpowiedź B.